Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska, zaniepokojona zwłaszcza doniesieniami o sytuacji wokół Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczęła wobec Polski procedurę ochrony praworządności. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, na czym polega ta procedura, jakie może pociągnąć za sobą sankcje i zapytamy, czy Unia Europejska w ogóle ma prawo ingerować w sprawy jednego z państw wspólnoty? W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Regionów, czyli przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej. Wśród nich znalazł się m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. W Komitecie Regionów praktycznie jestem od początku tego roku. Jestem członkiem Komitetu Regionów, a więc przedstawicielem regionu Warmii i Mazur jako marszałek województwa i generalnie dołączyłem do Komisji Ekon. Jest to komisja, która zajmuje się sprawami gospodarki, ekonomii gospodarki, rynkiem wewnętrznym. No można powiedzieć tak, kwestią, która jest i na teraz ważna, ale w przyszłości, która będzie regulowała jak najlepsze stosunki między państwami członkowskimi, aby tą gospodarkę jak najlepiej rozwijać w Unii Europejskiej. To jest początek mojej pracy, więc na pewno bardzo poważne kwestie i dla nas ważne, dla regionu Warmii i Mazur, bo chcemy się rozwijać przecież gospodarczo, sama turystyka nam nie wystarczy. Piękno regionu jest oczywiste, ale potrzeba małych, średnich przedsiębiorstw, potrzeba inwestorów takich, którzy przysporzą miejsc pracy i podniosą te wskaźniki ekonomiczne regionu Warmii i Mazur. Jesteśmy jakby w środku też alokacji środków unijnych, które są w perspektywie 2014-2020. One są bardzo trudne i w zderzeniu wdrożeniowym okazuje się, że niełatwo ten proces przebiega, więc spodziewam się, że będzie możliwość renegocjacji. Tutaj też wspólnie wszyscy przedstawiciele regionu, wszyscy marszałkowie, no mamy podobne zdania. Chcemy jednym głosem tutaj wspierać się bardzo mocno, żeby jak najlepiej te pieniądze mogły być wykorzystane w regionie. Marszałkowie naprawdę są bardzo spójni i jednym głosem przemawiają. Nie ma tutaj przysłowiowego przyciągania kwestii w swoją stronę, bo wartość każdego regionu jest taką sprawą, która podnosi cały obszar państwa polskiego i w rozwoju gospodarczym i w strukturach legislacyjnych, więc naprawdę z całą świadomością mogę powiedzieć, że marszałkowie po wewnętrznych dyskusjach, po merytorycznych analizach jednym głosem przemawiają w Unii Europejskiej. W tym tygodniu toczyły się także prace w komisjach parlamentarnych. I tak Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie europosłanki PO Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, które ocenia praktyczne funkcjonowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług. To jest raport o równym dostępie kobiet i mężczyzn do dóbr i usług. Dotyczy on dyrektywy, która ma już ponad 10 lat i która jest pierwszą dyrektywą, która dotyczy praw kobiet i równouprawnienia kobiet i mężczyzn poza rynkiem pracy, bo tych dyrektyw, które dotyczą rynku pracy jest kilka. Ta dyrektywa mówiła między innymi o tym, że powiedzmy w ubezpieczeniach, w składkach ubezpieczeniowych i oferowanych produktach ani te produkty, ani opłaty, które ludzie ponoszą, nie mogą być uzależnione od płci. Czyli płeć nie może być tym czynnikiem, który decyduje, czy ja płacę więcej, czy mniej za składki komunikacyjne, zdrowotne, czy inne produkty ubezpieczeniowe. Nie chodzi o to, żeby wszystko było porówno, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś ma ubezpieczenie na przykład komunikacyjne, to jego składka ubezpieczeniowa powinna wynikać z tego, czy jest dobrym, czy złym kierowcą, czy powoduje więcej, czy mniej wypadków, a nie z tego tytułu, tylko i wyłącznie, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Jest też taki wątek poświęcony przemocy również w tej dyrektywie. I my wolności od przemocy przede wszystkim w środkach transportu. I my w tym raporcie podkreślamy te kilka wątków, ale też dodajemy nowe. Na przykład zauważamy, że pojawiły się nowe zjawiska, można powiedzieć, na rynku, takie jak to sharing economy, ekonomia dzielenia się. Mamy takie platformy Airbnb albo mamy środki transportu takie jak Uber. Ekonomia dzielenia się opiera się na zaufaniu i tam z definicji nie ma za dużo regulacji, licencji, opłat i kontroli.
Natomiast chodzi o to, żeby wprowadzić pewne wątki, które dotyczą właśnie bezpieczeństwa, które dotyczą prawa do wolności od przemocy, na przykład do regulaminów, tak, tych platform. W Komisji Parlamentarnej do Spraw Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaczęły się prace nad przepisami, które pomogą walczyć ze zbyt szybko psującym się sprzętem elektronicznym. Od lat coraz częściej mówi się o tym, że producenci postarzają swoje produkty celowo. Tak zwana planowana awaryjność produktów polegać ma na tym, że producenci umyślnie ograniczają żywotność wytwarzanych przez siebie urządzeń i uniemożliwiają ich naprawianie. Brakuje na przykład części zamiennych lub naprawa jest nieopłacalna. Po to, aby napędzić konsumpcję. Dzisiaj przeciętny na długość życia, na przykład elektronicznych szczoteczek do zębów czy smartfonów, to 2 lata. Około 5 lat wytrzymują odkurzacze, do 10 lodówki. Jeszcze kilka lat temu żywotność sprzętów była znacznie dłuższa. Products live less longer than it was some years ago. And that there is a perception, there is a very interesting French study saying 92% of the people who buy electronic products in France, they think 92% they think the companies are providing less life long in order to force people buying new products. So if we succeed to force the industry to put their products with a longer expectation, we fulfill 3 goals. First, in a circular economy, we are not putting in the trash the old tools, but we are providing they live longer and they can be repaired and not buy new ones. Secondly, we are giving the people the idea their money is respected because they are paying longer life products. And third, we are putting in the industry a requisite for more quality and durability of their products. Ta sama komisja rozpoczęła również pracę nad regulacjami dotyczącymi współpracy między państwami Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów. At the European level, you should seek the cooperation with the member states in order to address the consumer protection needs. I give you an example what happened with Apple or with Volkswagen. There are huge problems. They don't touch one member state, they touch several member states. So what we are trying to provide is a legal framework to put all the consumer protection authorities in all the member states to cooperate in order to fulfill a common goal. The common goal is to defend the consumers' protection. 38 europejskich organizacji ochrony zdrowia i środowiska z 15 państw członkowskich rozpoczęło w środę zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską w sprawie zakazu stosowania groźnego dla zdrowia herbicydu glifosat. Akcja zbierania podpisów ruszyła jednocześnie m.in. w Brukseli, Madrycie, Rzymie, Berlinie i Paryżu. Tego dnia aktywiści zorganizowali też protest przeciwko glifosatowi w Brukseli na rondzie Schumana w pobliżu siedzib instytucji unijnych. Glyphosate is Europe's most heavily used weed killer. It is used in fields, it's used on railway lines, in cities, in people's gardens. And the WHO, the World Health Organization, has classified it as a probable carcinogen. It should not be used any longer. The European Commission has to take a decision on whether or not glyphosate should be used after the end of this year. We hope that they will listen to the people, that they will hear us, that they will see a million signatures that we have collected to stop the use of glyphosate. We're launching today a European Citizens Initiative that will collect 1 million signatures, which we will present to the Commission before it takes its next steps on glyphosate. We're concerned about glyphosate's use on health after the International Agency on Cancer Research, WHO's agency, came out and said that it is a probable carcinogen. And as a result of that, this means that increased risk of cancer for people who are exposed. And secondly, what we're also concerned about is new evidence, which is showing that glyphosate use is also related to fatty liver disease, which then is a more and more people are getting that. And it's also leads to liver cancer. And we think since it's so widely, massively used in our parks and children are walking there, putting their hands in their mouth, I mean, we should not be using a probable
carcinogen out in the open, where people are exposed. Do czerwca opinię na temat szkodliwości herbicydu powinna wydać Europejska Agencja Chemikaliów. Komisja zapowiada, że dopiero po otrzymaniu tej opinii zadecyduje, co dalej z glifosatem. Działania podjęte wobec Polski w Brukseli podzieliły polskich i nie tylko polskich europosłów. Część uważa, że Unia Europejska ma prawo wymagać, żeby państwa wspólnoty przestrzegały prawa. Druga część twierdzi, że Komisja Europejska przekroczyła swoje uprawnienia. 13 stycznia 2016 roku Komisja Europejska zadecydowała o rozpoczęciu wobec Polski procedury ochrony praworządności. Powodem była głównie sytuacja wokół Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w tym przeprowadzona przez rząd nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Także Komisja Wenecka, zaproszona do Polski przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, krytycznie oceniła zmiany dotyczące Trybunału i wydała zalecenia dla Polski w tej sprawie. Procedura reagowania na systemowe zagrożenie dla rządów prawa istnieje od marca 2014 roku. Po raz pierwszy uruchomiono ją jednak dopiero teraz w odniesieniu do Polski. Celem procedury jest umożliwienie Komisji Europejskiej porozumienia z danym państwem członkowskim, aby zapobiegać wyraźnemu ryzyku poważnego naruszenia przez państwo unijne m.in. wartości demokratycznych. Proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest ocena Komisji Europejskiej, podczas której gromadzone i oceniane są wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń. W kolejnym kroku, o ile sprawa nie zostanie załatwiona wcześniej, procedura przewiduje publikację przez Komisję Europejską zalecenia w sprawie państwa prawnego, by państwo członkowskie rozwiązało stwierdzone problemy w wyznaczonym terminie i poinformowało o tym Brukselę. W trzecim etapie Komisja Europejska monitoruje działania podjęte w odpowiedzi na jej zalecenia. Jeśli uzna, że nie są one wystarczające, może skorzystać z mechanizmu przewidzianego w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli zwrócić się do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia wartości Unii Europejskiej przez kraj unijny. To może pociągnąć za sobą sankcje, w tym pozbawienie Polski głosu w Radzie Unii Europejskiej. Za wprowadzeniem sankcji muszą jednak zagłosować jednogłośnie państwa członkowskie, oczywiście z wyłączeniem Polski. Komisja Europejska jest zdeterminowana, aby kontynuować procedurę ochrony praworządności w odniesieniu do Polski. No trudno się dziwić, ponieważ rząd polski obecnie jakby nie wykonuje zaleceń, rekomendacji, sugestii płynących ze strony i Komisji Europejskiej, i Komisji Weneckiej. Mamy do czynienia ze stanem naruszenia konstytucji nadal w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, ale także mamy zagrożenia konstytucyjne w kilku innych obszarach, prawda? W obszarze swobody mediów, w obszarze prokuratury, gdzie prokuratura została upolityczniona i poddana kontroli partyjnej, w obszarze służby cywilnej, gdzie właściwie zniszczono niezależny korpus służby cywilnej, zastępując to znowu partyjnymi nominatami w spółkach Skarbu Państwa. Więc jest kilka dziedzin, w których Polska naruszyła standardy demokracji europejskiej. Ta procedura będzie kontynuowana. No, do momentu, kiedy ostatecznie Komisja będzie musiała się zdecydować, czy wystąpić do Rady z rekomendacją, aby Rada podjęła określone kroki, traktatowe kroki w stosunku do Polski. Te kroki traktatowe są opisane w artykule 7, to jest w najdalej idącym wariancie zawieszenie prawa głosu państwa członkowskiego. To jest w tej chwili mało prawdopodobne, wszyscy o tym wiemy, ponieważ na pewno przynajmniej jedno państwo członkowskie, mianowicie Węgry, nie będzie na pewno głosować za tym rozwiązaniem. W maju Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury i opublikowała zalecenia dla Polski wraz z terminami ich wdrożenia. W grudniu Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu do Polski dodatkowych rekomendacji w związku z niewypełnieniem przez władze w Warszawie dotychczasowych wskazań dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja Komisji Europejskiej wywołała wśród europosłów, nie tylko polskich, mieszane reakcje. Niektórzy uważają, że Unia Europejska powinna ingerować, kiedy ma podejrzenia, że praworządność w jednym z krajów członkowskich wspólnoty jest zagrożona. Inni, że działania Komisji są niezgodne z traktatami. Komisja Europejska nie ma żadnego instrumentarium prawnego, nie ma żadnych instrumentów, żeby do czegokolwiek Polskę, Węgry, jakiekolwiek inne państwo zmusić. I może sobie pogadać, na tym się skończy, bo to się nie przełoży na żadne decyzje, które cokolwiek mogą zaszkodzić naszemu krajowi, a czy przywołać nas do porządku.
Natomiast myślę, że jest świadomość w unijnych elitach, także w elitach Komisji Europejskiej, że w czasach kryzysu lepiej z Polską współpracować niż z nią zadzierać. Oczywiście można sobie poprawiać samopoczucie, twierdząc, że nic Unia nam nie zrobi, ale niestety powstały ogromne szkody w dziedzinie reputacji Polski i także w dziedzinie współpracy. Jeżeli teraz Polska chciałaby cokolwiek załatwiać albo uzyskać zgodę czy przychylne stanowisko, życzliwe stanowisko ze strony partnerów, to będzie to po prostu bardzo trudne. Sprawa jest dla mnie oczywista. Tak, ale ja reprezentuję przecież partię rządzącą w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że w Unii Europejskiej jest wiele nieporozumień, wiele złych informacji, które gdzieś krążą. Sądzę, że Unia Europejska czy państwa członkowskie, zwłaszcza te bardzo zaawansowane w krytykę sytuacji w Polsce, powinni różnie spoglądać na swoje systemy wewnętrzne, konstytucyjne. I to nie jest tak, że w Unii Europejskiej w każdym państwie obowiązuje ta sama konstytucja. My się naszej konstytucji wobec mojej najlepszej wiedzy trzymamy. Wydaje mi się, że konieczna jest lepsza informacja dla innych państw członkowskich i być może mniej nerwowości, więcej racjonalizmu. Do to bym apelował. Moje stanowisko jest w tej sprawie zupełnie odrębne. Namawiałem wszystkie strony politycznego sporu, a szczególnie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości do ustępstw i do tego, by zawiązać kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie wątpię w istnienie silnych podstaw prawnych do prowadzenia tej kontroli, którą stosuje Komisja Europejska. Z punktu widzenia prawa unijnego jest to wątpliwe, dlatego że procedurę praworządności w myśl traktatów może stosować Rada Unii Europejskiej, czyli ta instytucja, w której reprezentowane są rządy państw europejskich. Nie bez powodu, tak? To same państwa mają prawo ocenić zachowanie jednego z nich. Komisja Europejska nie ma silnych uprawnień pod tym względem. Nie zmienia to postaci rzeczy, że powinniśmy ze względu na dobro Rzeczypospolitej zrobić wszystko, by ten wyniszczający spór o Trybunał Konstytucyjny zakończyć. Za to odpowiedzialna jest Komisja Europejska, konkretnie pan Timmermans. I on, jak sam powiedział, tego nie odpuści. No nie może tak być, żeby w Unii Europejskiej jedne państwa trzymały się zasad, na które same dobrowolnie, często w Polsce na przykład przez referendum się zgodziły. Jedne się ich trzymały, a inne je łamały. Więc Polska musi wrócić na drogę demokratyczną, bo Unia Europejska, cała Unia Europejska, to są wszystko państwa, które przestrzegają praworządności, przestrzegają i przestrzegają praw człowieka, więc no, taka sytuacja nie może istnieć, że w którymś z krajów łamie się konstytucję. I niestety ta sprawa się na pewno będzie ciągnęła i Komisja Europejska będzie używała wszystkich instrumentów, które są jej dostępne. A nasi koledzy w Parlamencie Europejskim, widzę to, że będą naciskać na Komisję, żeby pilnowała przestrzegania prawa w krajach członkowskich. Polski rząd musi wrócić na drogę przestrzegania prawa i właśnie nie niszczyć na przykład konstytucji, nie zabraniać wolności zgromadzeń, nie niszczyć mediów publicznych. No wszystko to, co dotychczas w ciągu tego jednego roku zdążył zniszczyć. Dopóki to się nie uspokoi, to niestety będziemy w fatalnej sytuacji. Sytuacją w naszym kraju interesują się nie tylko nasi rodzimi europosłowie, ale i politycy z innych państw członkowskich. Od ubiegłego roku sprawa polska już kilkakrotnie zresztą była przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim. È importante che a Polonia dimostri solidarietà. A solidarietà non si pregou, a pratica-se. E a Polonia recebe de 2014 a 2020 quase 100 mil milhões de euros. E, portanto, também ela tem de participar na construção do desenvolvimento da União Europeia. E, para além desta solidariedade, para além desta pertença a um projeto comum, é evidente que tem de cumprir o acervo comunitário, tem de cumprir os tratados, tem de respeitar a liberdade dos cidadãos, mas depois também a liberdade de imprensa, a separação dos poderes. Portanto, tem que respeitar todos os tratados da União Europeia, que não estamos só na União Europeia para receber,
mas também estamos para dar e o contributo de cada um é essencial. Czy Komisja Europejska zgodnie z prawem unijnym ma prawo wszcząć procedurę badania stanu praworządności w Polsce? Pamiętajmy o jednej rzeczy, a mianowicie, że traktat europejski, czyli ta wspólna umowa uzgodniona na gruncie jednomyślności z wszystkimi państwami członkowskimi, czyli każdy musiał zatwierdzić, potem to wszystko szło do parlamentów narodowych, żeby ratyfikować i mamy oto traktat i w tym traktacie jest zapisane, że Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów, to znaczy, że Komisja Europejska odpowiada za to, że wszyscy, o których się w traktatach mówi, przestrzegają prawa, przestrzegają tych wszystkich wartości, które są zapisane w traktacie praw człowieka, praworządności, respektowania mniejszości, respektowania także jakby równych praw na przykład kobiet i osób niepełnosprawnych. Jest tych spora lista takich wartości, które tkwią głęboko, ja myślę, w tradycji europejskiej i zadaniem Komisji Europejskiej jest pilnowanie, żeby to wszystko było rzeczywiście respektowane i przestrzegane. I to jest też jakby ważne, bo to też budzi zaufanie, bo jeżeli niektórzy członkowie Unii Europejskiej, niektóre państwa rzeczywiście przestrzegają tego wszystkiego, co jest w traktatach, inni natomiast inne państwa nie, to też jakby burzy poczucie solidarności, równości i sprawiedliwości. W związku z czym to jest obowiązek Komisji. Teraz jak Komisja to robi, to tutaj zaczyna się już dyskusja. Jakie przepisy to regulują? Jest taki artykuł, który ma numer 7 w traktacie lizbońskim, który bardzo precyzyjnie mówi, że co się może wydarzyć, jeżeli się stwierdzi, że najpierw podejrzenia, a potem się stwierdzi, że w jakimś państwie członkowskim te podstawowe zasady, właśnie praworządność, na przykład praworządność, nie są przestrzegane. No i wtedy jest cała procedura, kolejne kroki, a właściwie dwie procedury. Pierwsza to jest taka, żeby rzeczywiście rozpocząć dialog, rozmawiać, a druga to już są sankcje. I Komisja Europejska uznała w 2014 roku, kiedy zaczęły się, było takich kilka takich wydarzeń w paru krajach, w paru państwach członkowskich, gdzie się wydawało, że ta praworządność jest nierespektowana, że zamiast od razu iść do traktatu i do tego artykułu 7 i zaczynać taką procedurę, która się kończy wtedy nad zabraniem pewnych praw państwu członkowskiemu, że warto mieć taką procedurę przedtraktatową, która polega właściwie na dialogu z państwem członkowskim i w ten sposób w tym dialogu można sobie wytłumaczyć, można pewne rzeczy zmienić, można rzeczywiście w takim dobrej wierze podjąć debatę i to jest ta procedura, którą Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski, ponieważ te wydarzenia, które miały w całym systemie prawnym dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, były postrzegane przez ekspertów Komisji, także przez inną instytucję Rady Europy, która nie jest instytucją związaną z Unią Europejską, tylko jest dla całej Europy, że istnieje ryzyko, że nie jest praworządność rzeczywiście jest zakłócona, czy jest nieprzestrzegana. I także Komisja w moim przekonaniu ma nie tylko prawo, ale właściwie ma obowiązek, bo na tym całe zaufanie, funkcjonowanie w Unii opiera się na zaufaniu do siebie nawzajem. Nie wyszło, dlatego że po stronie polskiej właściwie odpowiedź była taka jakby kwestionująca prawo Komisji, w związku z czym bardzo dużo wobec Komisji takich epitetów przez te ostatnie miesiące padało, które pokazywały brak szacunku dla instytucji europejskiej i ja myślę, że to jest zawsze niedobre, bo jesteśmy dobrowolnie w Unii i zrobiliśmy wiele wysiłku, żeby do Unii wejść. Przez te kilkanaście lat, myślę, bardzo wiele skorzystaliśmy z członkostwa w Unii. Komisja Europejska była zawsze kimś, kto bardzo nam pomagał, Komisja generalnie pomaga słabszym, a myśmy ciągle jesteśmy ekonomicznie słabszym partnerem w Unii. I szkoda, że właściwie podcięliśmy tę gałąź, na której siedzimy. Czy Parlament Europejski może zrobić coś w tej sprawie? Czy może przyjąć jakąś rezolucję i czy będzie ona prawnie wiążąca dla Komisji Europejskiej? Parlament oczywiście musi działać w ramach istniejących kompetencji, ale Parlament jest też takim ciałem politycznym, tak jak każdy parlament, który także poza stosowaniem, poza stanowieniem prawa, także ma dużo takich instrumentów,
elementów czysto politycznych, różnego typu debaty na dowolny temat. Czasem się dziwimy, że Parlament Europejski rozmawia o czymś, co nie jest kompetencją europejską, co jest na przykład kompetencją narodową, ale my mamy prawo się wypowiadać jako także politycy wybierani przez ludzi właściwie w każdej sprawie. I ja myślę, że na tym polega też jakby siła parlamentu przede wszystkim, że my reprezentujemy obywateli, nie reprezentujemy państw i w związku z czym to nam daje też taki jakby tytuł do wypowiadania się w sprawach trochę w imieniu obywateli, to znaczy w sprawach, które w naszym przekonaniu, w których państwa zachowują się w sposób, który nie leży w interesie ich obywateli i wtedy mamy prawo występować. 13 stycznia 2016 roku, tego dnia Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu procedury kontroli przestrzegania praworządności w Polsce. 2004. W tym roku Unia Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające reagowanie w przypadku podejrzenia zagrożenia rządów prawa w jednym z państw członkowskich. Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, wobec którego uruchomiono procedury. Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej to ten zapis traktatowy przewiduje sankcje dla kraju naruszającego wartości unijne. 27 kwietnia 2015 roku Polska ratyfikowała tzw. konwencję stambulską o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencja nakłada na państwa m.in. obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby schronisk dla ofiar przemocy, utworzenia oficjalnej 24-godzinnej infolinii dla osób stykających się z przemocą, usprawnienia procedur policyjnych i zapewnienia ścigania za gwałt z urzędu i izolacji sprawcy od ofiar. Nowe przepisy weszły w życie w sierpniu 2015 roku. Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia strony www.platformestartowe.gov.pl. Strona internetowa, która przeznaczona jest przede wszystkim dla pomysłodawców, którzy chcieliby rozwinąć swój biznes. Zadaniem programu jest również budowanie lokalnych ekosystemów wsparcia przedsiębiorczości startupowej. Do uczestnictwa mogą zgłosić się osoby do 35 roku życia, autorów innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej. Jeżeli chcielibyście Państwo więcej dowiedzieć się na temat funkcjonowania tej strony, zapraszam oczywiście do działu Jak to działa, znajdującej się w tej witrynie, oraz do zakładki strony Program Inkubacji, naciskając zakładkę FAQ, w której znajdują się najczęściej zadawane pytania przez użytkowników. Może to właśnie jedno z nich rozwieje Państwa wątpliwości. Jak co tydzień zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie internetowym, tym bardziej, że czekają atrakcyjne nagrody. Dzisiejsze pytanie dotyczyło będzie oczywiście tematyki tego odcinka. Zapraszamy do udziału w konkursie. W tym odcinku pytamy, jaką najpoważniejszą sankcję przewiduje artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Odpowiedzi prosimy przesyłać na konkurs@truso.tv. Na maile czekamy do 16 lutego. Zapraszamy do wspólnej zabawy, do wygrania przenośny głośnik. W poprzednim odcinku pytaliśmy o to, kto po raz pierwszy użył pojęcia Brexit. Prawidłowa odpowiedź to Peter Wilding. Nagrodę otrzymuje Tomasz z Elbląga. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy już za tydzień na nasz kolejny odcinek, w którym porozmawiamy o pieniądzach, a konkretnie o budżecie, jakim dysponuje Parlament Europejski.